Ten teren w bezpośrednim sąsiedztwie Castoramy do tej pory sprawdzał się idealnie jako dziki parking czy plac, na którym można rozbić cyrkowy namiot. Miasto nieco zmienia plany zagospodarowania przestrzennego dla tego miejsca. Powodem wprowadzenia zmian jest m.in. wykreślenie z obowiązującego planu drogi, która odgradzała działkę od Castoramy. To droga publiczna, która miastu nie jest potrzebna. Właściciel terenu wystąpił o zmianę właśnie w tym zakresie. Dla nas, jako dla miasta jest to korzystne, bo tak to jesteśmy zobowiązani wykupić ten teren, więc projekt zakłada właśnie rezygnację z tej drogi. Do tej pory plan dopuszczał na tej działce zabudowę pod handel wielkopowierzchniowy, ale teraz dodano kilka nowych zapisów. Plan przewiduje, że od strony Alei Wojska Polskiego budynek może mieć wysokość do 24 metrów. Minimum musi mieć 3 kondygnacje. 20% elewacji musi być przeszklone. Narzuca linię zabudowy przy Wojska Polskiego, tak aby to budynek stanął blisko, a nie parking, a potem budynek. Kwestie minimalnej wysokości zabudowy, jak i też pewnego procentu przeszkleń i braku blachy na elewacji. Cyrk, parking czy wielkopowierzchniowy obiekt handlowy? Zapytaliśmy mieszkańców, co w ich opinii powinno stanąć na tej działce. Jak jest miejsce, no to czemu nie? Zawsze się przyda. Jakie centrum? Jeszcze nie wiadomo, wielkopowierzchniowy obiekt. Nie, może jak coś ciekawego, to na pewno by się przydało. Myślę, że fokus nam wystarcza i jest niepotrzebne jest to rozwiązanie. Bardzo dobrze. A dlaczego bardzo dobrze? No bo będą ludzie mieli pracę. Będą mieli z czego żyć. Państwo mogą wyrazić swoje opinie na temat zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Dyskusję zaplanowano na czwartek, 28 kwietnia na godzinę 13 w Urzędzie Miasta. Magistrat na opinię mieszkańców czeka do 27 maja.